Minęła 18.30. Rozpoczynamy główne wydanie zbliżeń. Małgorzata Rogatty, dzień dobry. Groźny wypadek autokaru przewożącego dzieci. Autokar wypadł z drogi. Bierzemy pod uwagę taką hipotezę, że to właśnie podmuch wiatru mógł przyczynić się do tego zdarzenia. Obywatelskie zatrzymanie pedofili. Zmierzał w sposób przynajmniej na razie werbalny do tego, żeby te dzieci nakłaniać do seksu. Czy podwyżki opłat lotniskowych mogą zagrozić bydgoskiemu portowi? Celowe działanie na wygaszenie regionalnych portów lotniczych. To są w moim przekonaniu insynuacje, za daleko postawione tezy. Groźny wypadek z udziałem dzieci. Autokar przewożący grupę przedszkolaków z Bydgoszczy do agroturystyki w Gostkowie wjechał do rowu przy drodze w gminie Łysomice. Do szpitali w Toruniu, Bydgoszczy, Chełmnie, Chełmży i Grudziądzu na obserwację trafiła część dzieci oraz troje opiekunów. Jedna osoba została ranna. Do wypadku doszło w poniedziałek po godzinie 10. Autobus wiozący dzieci z przedszkola w Bydgoszczy do agroturystyki w Gostkowie nagle zjechał z drogi i wylądował w rowie melioracyjnym. Autobusem podróżowało 31 dzieci oraz 6 osób dorosłych, w tym kierowca. Autokar wypadł z drogi. W wyniku tego zdarzenia poszkodowane zostały 4 osoby dorosłe, które zostały zabrane do szpitala. Wśród nich jedna z podejrzeniem złamania nogi została zabrana przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, dzieciom nic się nie stało. Część z nich także została przetransportowana do szpitali w regionie. Zanim na miejscu pojawiły się służby, opiekunowie przeprowadzili podopiecznych do innego autokaru, w którym podróżowała druga grupa przedszkolaków. Badanie alkomatem potwierdziło, że kierowca pojazdu był trzeźwy. Teraz okoliczności zdarzenia zbada policja pod nadzorem prokuratury. Bierzemy tutaj pod uwagę wiele okoliczności, również to, że znajdujemy się na takim odcinku drogi, który jest odsłonięty od wiatru. Dzisiaj te podmuchy są silne. Również bierzemy pod uwagę taką hipotezę, że to właśnie podmuch wiatru mógł przyczynić się do tego zdarzenia. Dzieci oraz opiekunowie, którzy nie musieli skorzystać z pomocy lekarskiej, wrócili do swoich domów. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Obywatelskie zatrzymanie w Bydgoszczy i Dobrzyniu nad Wisłą. Łowcy pedofili ujęli dwóch mężczyzn w wieku 49 i 26 lat, którzy nawiązywali w internecie kontakt z osobami nieletnimi. W rzeczywistości trafili na tzw. babiki, czyli osoby dorosłe podające się za dzieci. Jeden z zatrzymanych wysłał im filmy pornograficzne i zachęcał do czynności seksualnych. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury. Do obywatelskiego zatrzymania doszło na terenie ogródków działkowych w Bydgoszczy. Na filmie nagranym przez łowców pedofili mężczyzna przyznaje, że umawiał się z nieletnią dziewczynką. Po co zapraszałeś przed chwileczką do siebie, tutaj gdzie mieszkasz, to takie piękne, ale takie dosyć trudno dostępne miejsce, 11-latkę? Tak tylko napisałem. Że zapraszasz do siebie? Tak tylko? Tak. 49-latek myślał, że pisze do dziecka. Proponował spotkania, zachęcał do robienia nagich zdjęć. Dla nas, powiedzmy, jest taka klasyka gatunku, tak? Czyli to, co robią wszyscy ci, których ujmujemy za przestępstwo pedofilii. Generalnie zmierzał w sposób przynajmniej na razie werbalny do tego, żeby te dzieci nakłaniać do seksu, do przesyłania swoich zdjęć z toalety, z kąpieli, swoich nagich zdjęć. W zamian proponował swoje zdjęcia również nago lub w czasie tak zwanych innych czynności seksualnych. Ujęty przez łowców mężczyzna najprawdopodobniej nie wiedział, że po drugiej stronie zamiast dziecka jest dorosła kobieta udająca nieletnią. 49-latek wpadł w zasadzkę kilkukrotnie. A ja mam tutaj w ręce teczkę i w tej teczce zarchiwizowane są twoje rozmowy, prowadzone jeszcze do przed chwili, z czwórką dzieci, z dwoma 10-latkami, z jedną 11-latką i z jedną 12-latką. Był mega zaskoczony. Zresztą oni wszyscy są zawsze zaskoczeni, ponieważ nie spodziewają się tego, że pisząc przez 2,5 miesiąca z dziećmi, jak im się wydaje, nagle trafiają na łowców pedofili, którzy odwiedzają ich w miejscu, o którym oni nigdy nic nie mówili, bo oni nie podają swoich prawdziwych danych ani swoich miejsc zamieszkania. I nagle pojawiamy się my, i kończymy tą farsę.
Łowcy nie mają wątpliwości, że mężczyźnie udało się nawiązać kontakt także z prawdziwymi dziećmi, bo na tysiące nieletnich użytkowników internetu samych wabików jest zaledwie 15. W tym momencie przekazujemy ciebie w ręce policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Sprawę bada bydgoska prokuratura. Zaraz po Krzysztofie łowcy ujęli 26-letniego Krystiana, mieszkańca Dobrzynia nad Wisłą, który przekonany o tym, że koresponduje z dzieckiem, wysyłał mu filmy pornograficzne i namawiał do współżycia. Czy to jest twój komunikator internetowy? Spójrz proszę. Mężczyzna jest w rękach policji, czeka na spotkanie z prokuratorem. W ciągu pół roku łowcy pedofili ujęli i przekazali w ręce policji blisko 80 osób. Agata Chyłka-Wnuk, TVP 3 Bydgoszcz. 363 nowe zakażenia koronawirusem w kraju, 2 w regionie. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Lekarze przypominają, że jedyną skuteczną metodą walki z pandemią jest szczepienie. Między innymi o tym, jak zwiększyć liczbę osób zaszczepionych, rozmawiano dzisiaj w Teatrze Letnim w Ciechocinku podczas konferencji Pamiętaj, szczepienia są bardzo ważne. Proszę, zaszczep się. I wspólnie zatrzymajmy kolejną falę. To apel, który cały czas jest aktualny. Promocja szczepień w regionie była jednym z tematów, które poruszono podczas konferencji naukowo-szkoleniowej w Ciechocinku. Szczepionkobus, liczne akcje promocyjne, ale podkreślam, perswazja. Przekonujemy do skuteczności szczepień. Sam jestem osobą już zaszczepioną, moi bliscy też się zaszczepili i zachęcam wszystkich, którzy tego nie uczynili. Tylko szczepionki gwarantują nam to, że będziemy zdrowi, będziemy normalnie funkcjonować, gospodarki nie będziemy musieli zamykać, prawda? A o to nam wszystkim chodzi. Edukacja tam, gdzie trzeba, od podstaw. Podczas spotkania podkreślano także, że szczepienia są nadal jedyną szansą, by wygrać z pandemią oraz wariantem Delta koronawirusa, który jest mutacją agresywną i szybko rozprzestrzeniającą się. Jeśli chodzi o ten wariant, w ogóle jest to jedyna metoda, żeby się uchronić, ale już w tej chwili wiemy, że chronimy się tutaj przed powikłaniami, przed zgonem, natomiast nie chronimy się już przed samym zakażeniem. Znamy metodę pozbycia się choroby wirusowej i tylko i wyłącznie to jest możliwość poprzez szczepienia. Choroby wirusowej, która już po raz czwarty przybiera na sile. W poniedziałek w kraju potwierdzono 363 nowe przypadki koronawirusa. To o blisko 100 więcej niż przed tygodniem. W regionie minionej doby odnotowano 2 zachorowania na COVID-19. Minister zdrowia zaznacza, że obserwowane w ostatnich dniach wzrosty zakażeń dotyczą przede wszystkim pacjentów niezaszczepionych. Jeżeli chodzi o nowe zakażenie, to udział osób, które były zaszczepione i są zakażone, jest jedynie 0,9%, czyli 99,1% nowych zakażeń to są ludzie niezaszczepieni. Jak poinformował minister zdrowia, w najbliższych dniach ma być podjęta decyzja, co z trzecią dawką szczepionki przeciwko COVID-19. Do tej pory w kraju w pełni zaszczepionych jest ponad 19 milionów osób. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń. Co przed nami? Z Wyspy Muńskiej do stratosfery. Bydgoszcz gości fizyków z całego świata. Odblaski ratują życie. Caritas diecezji toruńskiej rozpoczyna akcję Jestem widoczny, jestem bezpieczny. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ma wprowadzić od przyszłego roku podwyżki opłat lotniskowych. A to może się przełożyć na wyższą cenę biletów lotniczych i zagrozić rozwojowi bydgoskiego lotniska, ostrzegają poseł Platformy Obywatelskiej Paweł Olszewski i prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odpowiadają, że miasto i zarząd województwa od dawna na regionalny port lotniczy nie mają pomysłu. Opłata terminalowa i trasowa to stawki pobierane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która obsługuje samoloty podczas startu i lądowania na każdym lotnisku, a także opłata pobierana za każdy lot samolotu w przestrzeni powietrznej. Od 2022 roku m.in. opłata terminalowa dla lotnisk regionalnych ma wzrosnąć o 70%, a to może przełożyć się na wzrost cen biletów czy liczby połączeń, ostrzegają politycy Platformy Obywatelskiej.
Upatruję w tym celowe działanie. Celowe działanie na wygaszenie regionalnych portów lotniczych, a konto przyszłego, niepewnego, niemądrego pomysłu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Straty w wyniku pandemii, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, a dodatkowo podniesienie stawek dla przewoźników stawia bydgoskie lotnisko w nieciekawej sytuacji, podkreślają politycy Platformy Obywatelskiej i pytają, jaka przyszłość czeka regionalny port lotniczy. Jako właściciele czy współwłaściciele tego obiektu nie wiemy, jak inwestować, w co inwestować, bo jest to kluczowe. To nie są przecież, tak jak powiedziałem, moje środki czy pana marszałka, tylko to są środki naszych mieszkańców. I bez tej informacji trudno jest racjonalnie lotniskiem w dłuższej perspektywie zarządzać. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odpowiadają, że zarządzający lotniskiem szukają winnych, bo sami nie mają pomysłu na rozwój portu. Dodają także, że Centralny Port Komunikacyjny nie będzie zagrożeniem dla bydgoskiego lotniska. Na pewno nasze lotnisko, aby mogło funkcjonować, musi się w dużym stopniu nastawić na transport towarowy, rozbudowa funkcji cargo. Bez tego rzeczywiście się nie utrzyma. Bydgoskie lotnisko trzeba wspierać i trzeba mu pomagać w zakresie rozwoju przewozu cargo, czyli przewozu ładunków i zwiększenie ilości lotów czarterowych. I tutaj CPK w żaden sposób w tym nie będzie przeszkadzało. Przypomnę, że lotnisko w Poznaniu, Gdańsku, jeśli chodzi o cargo, takiej specjalizacji mieć nie może, ale nasze może. Więc po prostu no, Platforma ileś lat tym lotniskiem rządzi, nie ma żadnego pomysłu i teraz szuka winnych. Nowe opłaty lotniskowe zatwierdza Urząd Lotnictwa Cywilnego. Następnie zapisy weryfikuje Komisja Europejska. Jeśli je zaakceptuje, wyższe stawki opłat wejdą w życie od stycznia 2022 roku. To ma być rekordowy rok. Zakłady skupione w Krajowej Spółce Cukrowej zamierzają wyprodukować w tym sezonie ponad 900 tysięcy ton cukru, czyli najwięcej w historii. Dzisiaj oficjalnie rozpoczęto kampanię w Nakle. To ma być zupełnie inny sezon. Rok temu plantacje buraków zaatakowały choroby i szkodniki. Do tego nie sprzyjała pogoda, dlatego plony i jakość nie były najlepsze. Ten sezon zapowiada się korzystniej, choć wielu plantatorów zwraca uwagę na to, że nie wszędzie warunki dla buraków były dobre. Prawdopodobnie będzie wyższa polaryzacja, czyli zawartość cukru w korzeniu, ale chyba to nie zrekompensuje tego ubytku. Bardziej optymistyczne prognozy przedstawia zarząd Krajowej Spółki Cukrowej, który spodziewa się lepszego sezonu i rekordowej ilości wyprodukowanego cukru o 100 tysięcy ton więcej niż w poprzednim sezonie. Ponieważ nie wyobrażamy sobie powtórki z ubiegłego roku. Ubiegły rok to był najgorszy rok w historii. Nasza strategia zakłada, że będziemy tego cukru produkowali więcej, że będziemy wychodzili poza rynki Polski, poza rynek Polski, poza rynki europejskie. W tej chwili 1/3 produkcji trafia na rynki pozaeuropejskie. Spółka ma 7 cukrowni w 5 województwach, ale również zajmuje się przetwórstwem owocowo-warzywnym. Przerabia także zboża, ziemniaki oraz produkuje cukierki. Ona jest w tej chwili mocna ekonomicznie, jest dobrze zarządzana, ale również musi poszukiwać nowych sposobów zagospodarowania buraków. Przeznaczenie części w dalszym ciągu na energię, zarówno na biopaliwa, ale również może buraki do zgazowania, do biogazowni. Spółka jest największym producentem cukru w Polsce. Jej udział w rynku stanowi około 40%. Jest też jednym z większych w Unii Europejskiej. Skupia kilkanaście tysięcy plantatorów. Joanna Sikora, TVP3 Bydgoszcz. Bydgoszcz gości fizyków z różnych stron świata. Zjazd naukowców to oprócz prelekcji i dyskusji także możliwość przeprowadzania ciekawych eksperymentów. Z Wyspy Młyńskiej wystartowała sonda stratosferyczna. Balonową misję obserwowali naukowcy, uczniowie, a także mieszkańcy. Kapsułę sondy służącą do pomiarów powietrza i obrazowania powierzchni Ziemi wykonała młodzież z 6. Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Wyruszyła w podróż po przestworzach. Sonda stratosferyczna zmierzy ciśnienie, wilgotność i temperaturę powietrza. Kapsułę sondy wykonała młodzież z 6. Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, a przy montażu pomagali uczniowie Szkoły Podstawowej Centrum Edukacji Montessori. Zbudowaliśmy sondę kosmiczną, która zbierała takie dane jak temperatura, ciśnienie, miała też podczepioną kamerę. Została podczepiona do balonu atmosferycznego, który poleciał, a nasza sonda będzie zbierała dane, które potem będą dostępne dla wszystkich na stronie internetowej. Będą tam dostępne te dane.
dane, będą dostępne analizy tych danych i każdy będzie mógł je zobaczyć. W niedzielę sonda wystartowała ze Starego Rynku. W poniedziałek z tarasów młynów Rotera. Przygotowania do lotu zaczęły się 2 godziny wcześniej. Obserwowali je naukowcy, uczniowie, a także mieszkańcy. Jest to eksperyment, który bazuje na pracach i osiągnięciach dwóch wielkich bydgoskich pionierów stratosfery, którzy byli dotychczas całkowicie zapomniani. Chodzi o pana Hugona Hergezela, który urodził się przy ulicy Podwale w samym sercu Bydgoszczy. Był to wielki i zapomniany u nas meteorolog niemiecki. Drugą osobą, która wykorzystywała te układy dwubalonowe, które dzisiaj wyleciały, był Erich Regener. Wszystko dla nauki, a także promocji fizyki i kosmosu wśród młodych osób. Eksperymenty odbyły się w ramach organizowanego w Bydgoszczy Zjazdu Fizyków Polskich. Miasto po raz pierwszy gości naukowców z całego świata. W wykładach i prelekcjach chętnie uczestniczą też nauczyciele, studenci i uczniowie. Będzie też w postaci sesji taki panel Fizyka 2050 poświęcony istotnym zagadnieniom klimatycznym, ekologicznym, energetycznym. W tym zakresie, w którym fizyk może coś powiedzieć na ten temat, może pomóc. Wydarzeniu towarzyszy wystawa plakatów o wybitnych naukowcach z regionu. Można ją oglądać na Placu Teatralnym do końca września. A naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z kolegami z zagranicznych uczelni dyskutowali podczas konferencji o problemach nowoczesnych technologii w nauczaniu. Jednym z poważniejszych wyzwań są kłopoty zdrowotne, szczególnie młodych osób. Jest to konferencja już 17 z rzędu, która poświęcona jest wykorzystaniu nowych technologii w nauczaniu. Przede wszystkim celem tej konferencji jest wymiana doświadczeń, wymiana badań, wyników badań realizowanych w zakresie zastosowania, edukacyjnych zastosowań komputerów w nauczaniu. Tak naprawdę możemy tutaj mówić o szeregu problemów. To mogą być problemy związane ze zdrowiem, tak? Począwszy od uzależnienia, poprzez różnego typu problemy, chociażby ze wzrokiem, wadą kręgosłupa, problemy związane z brakiem ruchu, tak? Bo jeżeli mamy ucznia, czy też dziecko, które jest uzależnione, młodzież, bo to też dorośli oczywiście, tak? To dotyczy wszystkich grup wiekowych. No ale najbardziej oczywiście narażone są osoby młodsze, które są po prostu tego często nieświadome. Kosztują niewiele, a mogą uratować życie. Noszenie elementów odblaskowych po zmroku i poza obszarem zabudowanym to obowiązek. Warto jednak dla własnego bezpieczeństwa takie rozwiązanie stosować zawsze. Jestem widoczny, jestem bezpieczny. Pod tym hasłem Caritas Diecezji Toruńskiej organizuje akcję promującą wśród najmłodszych zasady bezpiecznego zachowania na drodze. I tutaj mamy przejście z sygnalizacją świetlną. To miejsce, gdzie zawsze należy zachować szczególną ostrożność. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, trzeba pamiętać o kilku zasadach. Nie przebiegamy przez jezdnię. Wtedy przechodzimy, tak? Może się przewrócić i wpaść pod koła samochodu. Jak jest czerwone, to wtedy, żeby stać, a jak jest zielone, to wtedy, żeby przechodzić. Choć wydaje się być to dziecinnie proste, to nadal z udziałem pieszych dochodzi do wielu wypadków. Przede wszystkim niepokoi liczba ofiar śmiertelnych. W tym roku na terenie powiatu toruńskiego więcej osób poniosło śmierć na drogach niż przed rokiem. Do końca sierpnia zeszłego roku odnotowaliśmy 13 wypadków śmiertelnych. Do końca sierpnia tego roku tych wypadków jest niestety już 17, także odnotowaliśmy tutaj tendencję wzrostową. Główną przyczyną jest oczywiście niezachowanie odpowiedniej prędkości, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu na przejściu dla pieszych. Dlatego tak ważne są akcje takie jak Jestem widoczny, jestem bezpieczny, podczas których najmłodsi nie tylko uczą się jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, ale także zostają wyposażeni w kamizelki i opaski odblaskowe. Noszenie odblasków ma bardzo istotne znaczenie, ponieważ jesteśmy widoczni z dużo większej odległości. Kiedy mamy odblask na sobie, widać nas z odległości około 150 metrów. Kiedy tego odblasku nie posiadamy, kierowca zauważa nas no nie wcześniej jak z odległości 40-50 metrów. Celem tej akcji jest uwrażliwianie dzieci na rozważne, odpowiedzialne zachowania, kiedy są uczestnikami ruchu komunikacyjnego. Jest to bardzo ważne, abyśmy dbali o własne bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo innych. Szkolenie najmłodszych potrwa do 24 września. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. W zbliżeniach czas na sport. Maciej Pieszczyński, dzień dobry.
Dzień dobry. W Belgii trwają 94. Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. Na poniedziałek zaplanowano jazdę indywidualną na czas kobiet. Na 30-kilometrowej trasie zaprezentowała się m.in. Karolina Karasiewicz. Zawodniczka Pacyfiku Toruń pokazała się z dobrej strony, uplasowała się na 20. miejscu ze stratą nieco ponad 3 minut do triumfatorki Ellen van Dijk. Dla Holenderki to drugi tytuł mistrzyni świata w karierze. Wcześniej najlepsza była w czasówce w 2013 roku. O godzinie 19 we Wrocławiu rozpocznie się mecz Energa Basket Ligi. Miejscowy Śląsk podejmować będzie Enea Abramczyk Astorię Bydgoszcz. Wynik oraz pozostałe wiadomości sportowe około 21:40. Zapraszam. Za chmur wyjrzało dzisiaj słońce. Czy zostanie z nami na dłużej? To pytanie do Magdy Rzekowskiej. Witam serdecznie. Już dziś wyż nad Rosji zapewnił nam poprawę pogody i dużą dawkę słońca. I chociaż wspomniany układ w nocy odsunie się na wschód, to jutro jego miejsce zajmie kolejny wyż, tym razem znad Atlantyku. Zatem nie tylko jutro, ale też w kolejnych dniach możemy liczyć na złotą i nie tylko, jak się okazuje, na złotą polską jesień, bo jak widać w ogrodzie, w nowym dworze jesień ma różne barwy. Jeśli chcemy podejrzeć te barwy, to w najbliższych dniach przyda się cieplejsza odzież, bo termometry pokażą około 14-15 stopni. Cieplej zapowiada się tylko środa. W tym dniu temperatura wzrośnie do 19 stopni, a szczegóły tej słonecznej jesiennej prognozy już za chwilę. Zapraszam. Na takie informacje liczyliśmy. Teraz to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21:30. Do zobaczenia.